Szanowni Państwo, w naszym muzeum gościł pan Zbigniew Cięciała, dziennikarz sportowy związany od wielu lat z ruchem Chorzów. Opowie nam dziś o kilku swoich wspomnieniach związanych z klubem. Serdecznie zapraszamy. Zacznijmy może od takiego wstępnego pytania. Jakieś pierwsze takie wspomnienie z ruchem Chorzów, jak to się zaczęło, ta przygoda z klubem, czy mógłbym to coś przybliżyć? Ta przygoda pewnie tak jak większość rodowitych chłopaków z Chorzowa, bo w Chorzowie zaczęła się w ten sposób, że chodziliśmy na mecze ruchu, nastawiał na cichą i wchodziło się wtedy na tak zwanego łebka, czyli dorosły brał pod ramię, wchodzi młody. Myśmy przechodzili te bramki, słonecznik oczywiście musiał być ze sobą i siadaliśmy przy płocie, ale od strony boiska i oglądaliśmy mecze. Pamiętam wielkie derby z Górnikiem, czy mecze z Legią, z Wisłą Kraków. To były naprawdę wielkie wydarzenia dla takich młodych chłopaków. I, no i tak się to zaczynało, że ten sport, ta piłka i ten ruch od najmłodszych lat uczestniczył w naszym życiu, potem także dorosły. Najlepiej wspominam zawsze miejsce, które było takim najważniejszym miejscem chyba na Stadionie Cichej, to była kawiarnia, gdzie się wszystkie pokolenia piłkarzy spotykały, kibice. I pamiętam, był taki słynny stolik, w którym siedzieli piłkarze, już nie grający, oldboye, jak Herman, Walter Sklepowicz, słynny działacz, czy na przykład ojciec od trenera Forna Lakadariusza. I wtedy jeszcze do mnie mówili młody, co tam słychać, co tam w piłce i nie wolno było nic złego o roku powiedzieć. Więc to były takie bardzo sympatyczne historie. No, a potem życie toczyło się dalej, mieszkałem na Ryszki i moim sąsiadem był Janusz Jelonko, mieszkał piętro nade mną. No i takie wspomnienie, o którym jeszcze chyba nigdy nikomu nie opowiadałem otwarcie i to takie, że byłem na tym słynnym meczu, gdzie padła ta bramka, o której do dzisiaj się wspomina. No Janusz rzucił ją sobie. Ja akurat siedziałem w loży z jego żoną Heleną i z żoną od Józka Nowaka temu. I mała Agnieszka, córka, miała 7-8 lat może. No w przerwie dosłownie kibice ruszyli na tę lożę w ten sposób, że mnie tylko poprosiła Helena, żebym ewakuował się z dzieckiem. Mieszkali na Ryszku, więc to nie było daleko. Wprowadziłem małą córkę. Wróciłem jeszcze na ten mecz, ale atmosfera była tak gorąca, że musieliśmy po prostu odstawić auto do domu, który był nieopodal ruchu. Mieszkał były trener ruchu Felix Michajłow, notabene teść od Mirosława Dreszera, też bramkarza ruchu. I no, Janusz musiał się ewakuować na kilka dni z mieszkania Skorowa, bo tłumy kibiców opisane całe osiedle, blok. Ale jedna rzecz, którą ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że no, tysiąc może więcej razy rozmawialiśmy o tej sytuacji. Nigdy nie padło nawet jakiekolwiek zawahanie, że zrobiłem to specjalnie. Był to przypadek i no, ja to mogę tak powiedzieć, że z mojej perspektywy i z wielu rozmów z Januszem był to przypadek. No później bywałem na tych meczach, robiłem mecze jako dziennikarz. Od strony zawodowej nie opuszczałem żadnego meczu. Jeździłem z ruchem na zgrupowania. Wspomnienie z jednego zgrupowania, bo też ewenementy dzisiaj, gdy jest doba internetu i można pisać wszystko na bieżąco, byłby to naprawdę szał, bo to był taki obóz, który organizował nam menedżer Polak, ale mieszkający na zachodzie. No i niestety stało się tak, że poszedł długo, mówiąc kolokwialnie od początku, nie zapłacił tylko za nasz obóz pieniędzy. Początkowo jeszcze jakoś się ten obóz toczył, ale na koniec no, Turcy powiedzieli, że albo zapłacimy, albo nas integrują po prostu w hotelu. Notabene ten menedżer opiekował się także Lechem Poznań, który mieszkał kilka kilometrów dalej, więc byliśmy cały czas w kontakcie. Ale przed dniem wyjazdu i Lech musiał ewakuować się w nocy o drugiej przez okno i uciekał normalnie z hotelu, bo inaczej by ich nie wypuścili. No, a myśmy mieli samolot po południu, więc musieliśmy jeszcze dzień spędzić w hotelu. No i byliśmy cały czas w kontakcie z konsulem naszym, który powiedział, że mamy się po prostu spokojnie zachowywać. Chłopcy mają iść na trening. A my z Mirosławem Osurem, który był kierownikiem, poszliśmy negocjować jakieś tam warunki do biura dyrektorów tego hotelu, czy szefów, właścicieli. No niewiele tam mogliśmy wskórać, ale w pewnym momencie Mirek mówi z
Stevie poczeka, ja pójdę tylko jakąś, wezmę koszulkę, a poczuj może to ich trochę udobrucha. No i całe szczęście, że mu wpadł ten pomysł, bo wchodzi do skrzydła, w którym mieszkali piłkarze ruchu i co widzi, że służba wierca się do pokoju po to, żeby wymienić zamki i nas już totalnie przytrzymać. A mieliśmy ten sygnał od konsula, żeby przede wszystkim paszporty mieć przy sobie. Zrobiliśmy potem dyżury na korytarzu w tym samym hotelu, tylko więc skrzydle mieszkało Bielsko, czyli pod Beskidzie, i oni też dawali dwójki jakieś, tak, że byliśmy pilnowani, znaczy pilnowaliśmy swoich bagaży. Negocjacje nic nie dały, ale przyjechał autokar i dopiero wtedy nas musieli wypuścić Turcy z tego całego obozu przetrzymywania, ale żeby było śmiesznie, przylecieliśmy na lotnisko, wylatywała wtedy jeszcze Odra Budzisław i się okazuje, że tak, Odra ma bilety, pod Beskidzie bilety, a my nie mamy. No i znowu się zaczęło jakieś szaleństwo z szukaniem biur, które by nam załatwiły jakiś inny lot, żebyśmy mogli wrócić, nie było tego dnia już nic, dodatkowe koszty. Ale skończyło się bardzo fajnie, bo okazało się, że jakoś w komputerze ktoś źle poszukał i odnaleźli te nasze miejsca, więc wróciliśmy do Polski. Ten wyjazd wspominamy do dzisiaj, bo wtedy był trenerem Jurek Bielowek, znakomity, mogę powiedzieć, prawie przyjaciel, z którym się znałem bardzo dobrze. Chciałem też jeszcze zapytać, bo to był ten kawał historii, to jest pola, to wybitne postacie, choćby Cieślik, Peterek z tych najnowszych, to też przykład Śródfa, może w ciągu tych lat i pracy dla ruchu i w ogóle wokół ruchu, tak jak jego dziennikarz, rozpoczął się też jakąś ciekawą anegdotę właśnie o tych słynnych piłkarzach. No wiele anegdot, wiele ciekawych rzeczy. Bywałem na tych słynnych turniejach szkatowych, gdzie Jurek Bielowek i Romek Grzybowski i wielu naprawdę znakomitych piłkarzy grali szkata i to wtedy, mogę powiedzieć, cicha, to było centrum na Śląsku chyba. Szkata i naprawdę znakomicie grali. A jesteśmy tutaj właśnie w muzeum i oglądamy wystawę. Pamiętam, że też była taka wystawa. Jeszcze żył Gerard Cieślik i no i przechodzimy, oglądamy poszczególne eksponaty. Jest właśnie zdjęcie Mariusza Śródfy, gdzieś się cieszy po strzeleniu bramki. No ja właśnie tak do pana Gerarda. Panie Gerardzie, to jeden z najbardziej znanych i najskuteczniejszych piłkarzy ruchu. Mariusz Śródfa, 103 bramki w lidze. Gerard tak patrzy na mnie i mówi, ja, ale 7 do Legii to się nie liczy. Także do dzisiaj się śmiejemy z tego, bo Mariusz o tym wie. Wiele anegdot, no jeszcze może też wspomnę jedną rzecz, bo to może warto powiedzieć się, bo a to akurat dramatyczna historia, bo byłem, jestem jeszcze ostatnim człowiekiem, który rozmawiał na ziemi z Henrykiem Duszą, byłym znakomitym pomocnikiem ruchu Chorzów, mistrzem Polski. No to byłem wtedy trójka pomocników ruchu w okresie Mistrzostwa Polski, czyli jeszcze do tego Edward Lorenz i Alvin Villa strzeliła razem 2 bramki. To byli techniczni zawodnicy, oni się bawili graniem, a strzelali inni. Ale do czego zmierzam, że jestem na tych kolbojach, też już spóźniony, chłopcy poszli już rozwieszać siatki, bramki wyciągać, rozgrzewać się, a my rozmawiamy i właśnie Henie mówi, że jakoś pół roku nic nie robił, mówi właśnie przyszedłem dzisiaj przewentylować płuca. No i skończyło się na tym, że myśmy zaczęli grać, po 10 minutach patrzymy, Heniek leży i no, zawał straszny. Reanimowali go Romek Grzybowski i Stasiu Gawenda. Ja byłem, chłopcy polecieli po komórki, żeby zadzwonić na pogotowie. Przyjechała karetka, czekaliśmy w szatni na jakieś dobre wieści. Niestety po godzinie dowiedzieliśmy się, że nic się nie da zrobić, tyle, że mogliśmy tylko, czy musieliśmy zadzwonić się do żony, żeby poinformować rodzinę. No i ja zadzwoniłem jeszcze od razu do Michała Probierza, który przyjaźnił się, chyba był najbliższym przyjacielem Henka i często spotykaliśmy się właśnie na ulicy Wolności w kawiarni i tam jak byliśmy razem, to się wspominało te wszystkie dobre czasy. Przebarwna, przefajna postać, bardzo spokojny i miły i sympatyczny człowiek. Był pan środkiem dramatycznego wydarzenia. No bardzo dramatyczne, no ale tak jest życie. Rozumiem. Ale nie tylko dramaty, bo historia ruchu to też piękne chwile, ogromne sukcesy, czy w polskiej lidze, czy w europejskiej. Czy byłby pan w stanie na przykład tak ogólnie, przynajmniej ogólnie, scharakteryzować pozycję
ruchu tak na sportowo-kulturalnym mapie Śląska? No pod każdym względem to jest nie tylko na skalę Chorzowa, nie tylko na skalę Śląska, ale to jest wydarzenie. To jest wizytówka miasta i wizytówka Polski na Europę, bo tutaj naprawdę to, że 14 tytułów, ale wspaniali ludzie, wielcy piłkarze, reprezentanci Polski, historia zagmatwana, jak Wilimowski, Cieślik, te przedwojenne czasy, te wszystkie później zawirowania wokół ruchu, to nie zmieniało tego, że cieszył się i cieszy się nadal ogromną sympatią w kraju, jest do dzisiaj wspominany ten klub, myślę, że z dużą sympatią, często jak mówię, jeżdżąc z innymi dziennikarzami z innych regionów Polski na mecze ruchu i pucharowe czy takie, mało było ludzi, którzy by mówili negatywnie. Dla miasta ogromna wizytówka, to jest klub, który miał też, tak sobie myślę, może obok Legii, wiadomo, stolica to trochę inaczej oddziaływuje na sympatię dla klubu, ale tylu, ile kibiców z dziedziny kultury miał ruch, to myślę, że w Polsce ciężko szukać takiego klubu, albo niewiele się znajdzie klubów, tak? Bo to są największe nazwiska, od Miotka począwszy, profesora Miotka, przez Kuczoka, Kuca, wielu tutaj było ludzi, którzy naprawdę tą największą kulturę do dzisiaj tworzą, czy tworzyli, było sympatykami ruchu i to też jest jakaś wartość taka dodana, o której trzeba pamiętać. I jeszcze na koniec miałbym jedno pytanie, czy byłby Pan w stanie na przykład wymienić jakieś takie jedno wydarzenie, czy może mecz, który byłby tak najbardziej spektakularny, przynajmniej w Pana ocenie, tak naprawdę omówienia, czy przeszerszego przedstawienia? No wiele było takich meczów, nie da się tego jakoś tak hierarchicznie ustawić od 1 do 10. No, byłem na meczu, gdzie ze Skalą Rzeszów walczyli o utrzymanie i były dramatyczne momenty. Byłem w Esbier, gdzie w 90. dodatkowym momencie strzelamy bramkę i przechodzimy dalej. Jest jakieś szaleństwo, to jest 96. minuta i następny mecz gramy na Ukrainie i też już praktycznie doliczony czas gry. Luch ma ogromną szansę przejścia do fazy grupowej. No i Kamiński zderza się z zawodnikiem, sędzia lękiem wskazuje ruch, po czym wskazuje na rzut karny i odpadamy takie dramatyczne wydarzenia. No byłem na meczu i później no miałem tą przyjemność i możliwość. Nie każdemu się to nie każdemu się to udawało, żeby być w szatni z piłkarzami, ale gdy robiliśmy wicemistrzostwo tutaj, no wiedziałem, że tego mistrza nie zrobimy, bo ten mecz z Podbeskidziem, gdzie się prowadził na 0-2 i to ta strata punktów. Ale też ogromny sukces, bo rzeczywiście ten ruch to nie był jakiś klub, który miał ogromne zaplecze finansowe, tak? Tylko to był klub, który zawsze miał pod górę, jeżeli chodzi o ekonomię. A w tym momencie ten sukces i ci piłkarze, a naprawdę szacunek dla tych chłopaków, bo to szatnia tutaj to było coś, co trzymało zawsze wszystkich przy życiu i do dzisiaj. Czy to był taki moment, że przychodzili z Legii zawodnicy, czy Niezgoda, czy Arak, czy Efi, czy jeszcze inni, to każdy mówił, że tu jest rewelacyjna atmosfera i tu się chce po prostu brać na zadanie. Chwała naprawdę wspaniałej historii sportowej, piłkarskiej i życiowej, tak jak mówię, no, przeróżne sytuacje, które tworzyły historię też tego kraju. Więc o tym na pewno nie wolno zapomnieć i myślę, że nie zapomni się o tym, natomiast no, dzisiejsza rzeczywistość zmusza nas do tego, żeby ciężko pracować i próbować wrócić na swoje miejsce, bo miejsce ruchu jest w Ekstraklasie, miejsce ruchu jest na topie polskiej piłki. I ci piłkarze, którzy się tutaj rodzili, jak na kamieniu mówią wszyscy, to był ewenement na skalę światową. To często trener Piechniczek podkreśla, że w Chorzowie Batory na jednej ulicy było tylu reprezentantów, ile w wielu ogromnych miastach nie urodziło się.